Dwutakt to nazwa imprezy promującej dwie, zdawałoby się, odległe dziedziny sztuki – komiks i muzykę. O tym, co je łączy oraz jakie atrakcje przygotowano na Dwutakt, porozmawiam dziś z panem Tomaszem Marciniakiem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co łączy muzykę i komiks. No pozornie nic, ale w naszej koncepcji, naszej imprezy chodzi o to, aby pokazać muzyków, którzy tworzą komiks, albo komiksiarzy, którzy tworzą muzykę. Takie było założenie pierwotne. No i poniekąd nam się to udało, ale przy okazji impreza rozrosła się w wiele wątków pobocznych. Myślę, że nie mniej ciekawy niż muzyka i komiks, ale jednak to jest tak zwana nić przewodnia. No właśnie, bo program Dwutaktu jest bardzo bogaty. Zaprosiliście wielu sławnych komiksiarzy. Kogo będziemy mogli zobaczyć? To nazwisko, które teraz za chwilę padnie, być może nie jest dzisiaj specjalnie czytelne, ale dla ludzi ciut starszych, nie tak może starych jak ja, Edward Lutczyn jest rzeczywiście człowiekiem symbolem. Jest to rysownik, satyryk, który publikował już w latach 70. Swoista sława rysunku satyrycznego i komiksu, więc pokażemy i żywego Edwarda Lutczyna i odbędą się warsztaty pod jego przewodnictwem, że każdy będzie mógł sobie spróbować porysować i pokaz rysowania na żywo. Oczywiście będzie można zdobyć autograf Edwarda Lutczyna. Drugim takim nazwiskiem, to już z młodszego o połowę niż pan Lutczyn pokolenia, to jest Krzysztof Ostrowski. Bardzo znany rysownik, obecnie wykładowca na SP w Łodzi. Autor wielu komiksów nagradzanych, między innymi Ostrowski dostał nagrodę Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Komiksów w Łodzi kilka lat temu. Pokażemy jego komiks związany z Chopinem, to znaczy Chopin New Romantic, taki to jest tytuł. I wartość tych rysunków i samego scenariusza jest wzmocniona dodatkowo jeszcze skandalem, który kilka lat temu wywołał, bo był to komiks zamówiony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a potem okazało się, że to, co rysownik narysował, delikatnie mówiąc, niekoniecznie zgadza się z koncepcją ministerstwa i podobno ktoś stracił przez to posadę. Także my ten komiks pokażemy. Dodatkowo do tego komiksu będzie bardzo klasyczna muzyka. Tak, tak. No jak Państwo słyszycie, Chopin i komiks. Komiks i Chopin, ale będzie też Chopin naprawdę w bardzo klasycznym wykonaniu. Na pianinie, także nokturny i mazurki Chopina usłyszymy w wykonaniu Błażeja Kwiatkowskiego, znanego toruńskiego pianisty, nagradzanego na festiwalach. Jest to doktorant Akademii Muzycznej w Poznaniu. Edward Lutczyn i Krzysztof Ostrowski wystąpią w podwójnej roli, bowiem poprowadzą warsztaty, ale będzie można też podziwiać galerię ich prac. Tak, przygotowane są w zasadzie 3 lub 4 wystawy, które poniekąd się ze sobą łączą. Jedna wystawa to jest właśnie muzyka w komiksie. I tam będzie i Lutczyn, i Ostrowski, i kilku jeszcze rysowników znanych i mniej znanych. Wspólnym właśnie motywem przewodnim, jak to przed chwilą powiedziałem, to jest muzyka. Elementem dydaktycznym będzie wystawa Historia Polski w komiksie, która się składa z kilkudziesięciu dosłownie arkuszy. I jej kurator Wojtek Łowicki, który to przygotował, twierdzi, że ma recenzję profesjonalnych historyków, że rzeczywiście z tej wystawy można się poduczyć historii Polski w sposób bardzo atrakcyjny. Trzecią wystawą jest wystawa dozwolona od lat 18, mianowicie... Dość kontrowersyjna. No tak, z założenia, bo tematyka jest właśnie dość kontrowersyjna i myślę, że w jakiś sposób kontrowersyjna zostanie. To nie było naszym celem, żeby kontrowersje wzbudzać. Będzie to wystawa komiksu LGBT, czyli lesbijsko, gejowsko, transwestycko, biseksualnego, o może w ten sposób. LGBT, wystawa komiksów LGBT. Będzie to wystawa za zamkniętymi drzwiami i rzeczywiście wstęp na nią będą miały osoby tylko dorosłe, ponieważ rysunki przedstawienia są, powiedzmy, dosyć drastyczne i nie chcemy się narazić na zarzut demoralizacji, natomiast uważam, że jest to zjawisko i artystyczne, i społeczne na tyle ciekawe, że warto by to pokazać, nawet narażając się na jakiś skandal. Wspomnieliśmy o Chopinie, ale podczas Dwutaktu wystąpią też wspaniali DJ-e. Kogo będzie można posłuchać? Miało być więcej DJ-i. I to się zmieniło w stosunku do pierwotnego programu. Naszym DJ-em w sobotę wieczorem będzie DJ Function, dwukrotny mistrz świata w kategorii show, nasz torunianin. I myślę, że to będzie wspaniała zabawa na zakończenie pierwszego dnia naszego Dwutaktu, czyli w sobotę 14 czerwca. Ważnym elementem jest też sympozjum komiksologiczne. Czego dotyczyć będzie ta edycja?
Sympozjum komiksologiczne od kilkunastu lat, od 14 lat odbywało się co roku w Łodzi. Było jednym z elementów składowych Międzynarodowego Festiwalu Komiksów, ale w tym roku jej bezpośredni organizator i pomysłodawca Krzysztof Skrzypczyk stwierdził, że czas ruszyć się z Łodzi i podbić inne miasta i bardzo się ucieszył, kiedy z naszej strony padła propozycja, żeby ten element takiej właśnie naukowości dokleić. Tytuł tegorocznej edycji, 14 właśnie, Komiks w tyglu uwarunkowań. I jest to spotkanie grona profesjonalistów, którzy będą siedzieli w zamkniętej sali, ale całe spotkanie oczywiście jest otwarte. Także są to kulturoznawcy, literaturoznawcy. Najogólniej mówiąc, no, nie ma czegoś takiego jak komiksologia, przynajmniej ja tak uważam, ale jest to dyscyplina, którym się interesują różni specjaliści i warto może posłuchać na wyższych poziomach właśnie przekazu kierowanych właśnie przez te osoby. Myślę, że to będzie kilkanaście osób. Do tej pory Krzysztof Skrzypczyk nam sekretów nie zdradził, jak to ma rzeczywiście wyglądać. Dwutakt to impreza dla młodszych i starszych. Zaplanowaliście wiele atrakcji nie tylko dla osób dorosłych, ale także dla dzieci. Tak. Będzie dla dzieci bezpośrednio oprócz tych warsztatów rysowania. Zresztą warsztaty rysowania nie tylko w wykonaniu Ludczyna i Ostrowskiego, ale także inne będą warsztaty. Będzie od samego rana w sobotę blok związany z Gwiezdnymi Wojnami. Jak gdyby, mimo to, że dorośli są także fascynatami Gwiezdnych Wojen, to jest blok skierowany raczej dla dzieci. Dla dzieci tak bardziej także będzie skierowany blok związany z mangą. No ale manga też przecież wiadomo, że całkowicie dorośli się interesują, także tutaj te granice wiekowe się zacierają. Mamy taki blok, który jest skierowany w zasadzie dla osób starszych. To teraz pytanie, kto jest tą osobą starszą. Chodzi tutaj o blok poświęcony komiksowi PRL-u. PRL, o którym się ciągle mówi, mało już kto pamięta, co to jest ten PRL, to przypominam Państwu, że to jest Polska Rzeczpospolita Ludowa, która oficjalnie się skończyła w 1989 roku. Więc rzeczywiście to już jest historia, prawda? Wyświetlimy film o komiksie PRL-owskim w reżyserii Szlachtycza. Jest to reżyser z Warszawy. Film był dwukrotnie puszczony w Telewizji Polskiej. Odbędzie się dyskusja z reżyserem, taka wspominkowo-sentymentalna, na którą na przykład zaprosiliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Miejmy nadzieję, że przyjdą. Fani komiksów pierwszy raz od bardzo, bardzo wielu lat będą mogli sprzedać, kupić i wymienić się komiksami, bowiem podczas dwutaktu odbędzie się giełda komiksów. Tak, jak najbardziej i zachęcam Państwa, żeby przynosić swoje zbiory, przychodzić, kupować, wymieniać się. Stoiska będą udostępnione, trzeba się tylko skontaktować, gdzie się rozłożyć, gdzie pójść. No jako atrakcja będziemy mieli stoisko największego w Polsce antykwariusza komiksowego. Specjalnie przyjedzie ze swoją propozycją, powiedzmy. Także będzie różne cudeńka komiksowe, właśnie i stare, i nowe. Zobaczyć, wymienić na przykład stare egzemplarze Świata Młodych sprzed 30 lat. To już są teraz rzeczywiście białe kruki. Świat Młodych był kiedyś jedyną gazetą, która regularnie zamieszczała komiksy w PRL-u. Powiedzmy jeszcze, kiedy i gdzie odbędzie się dwutakt? Zapraszam Państwa do klubu Odnowa. Sobota, niedziela, 14-15 czerwca tego roku. Miejmy nadzieję, że impreza za te niecałe już 3 tygodnie się odbędzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję.